Hej, z tej strony San. Witam was w Sorcerer King. Jest to strategia w stylu cywilizacji, czyli 4X. Sporo dobrego o niej usłyszałem i postanowiłem ją przetestować. Po rozegraniu kilku potyczek ukończyłem tylko jedną z nich i zajęło mi to 7 godzin. No, gra jest naprawdę niesamowita. Naszym głównym celem jest pokonanie złego tam maga lorda. No nic ciekawego, ale po drodze mamy sporo ciekawych zadań, całą masę budynków do zrobienia, możemy budować całe miasta, zajmować różne surowce jak w cywilizacji, mamy dostęp do bohaterów, możemy tworzyć własny ekwipunek, zakładać go praktycznie wszystkim jednostkom. Całkiem rozbudowany jest ten system craftingu, jest sporo recept. I naprawdę ma to wpływ na grę. Okej. Sorcerer King, tak się nazywa główny boss. Podbił już cały świat. Teraz chce go zniszczyć, musimy go powstrzymać. Zagramy na poziomie normalnym, bo tak jak mówiłem wcześniej, przejście potyczki zajęło mi 7 godzin. Nie wiem jak to będzie wyglądać w kampanii. Okej, wybieramy naszego bohatera. Biorę kapłankę, bo wygląda jak Jaina Proudmoore z Warcrafta 3. Tylko taka trochę grubsza i brzydsza. Ale tak to praktycznie identycznie. Mam jakąś podstawową umiejętność. Ja wybieram hipnozę, bo bardzo się przydaje na początku. Co tu jeszcze mamy? Teraz spellbooki. Mamy 4 do wyboru. Przywoływanie, enchanty, czyli buffy i inne takie. Leczenie. Chaos, debuffy i obrażenia. I wrath, czyli takie konkretne obrażenia w jednostki. Wezmę wszystko w leczenie. Albo i w chaos. Nie jestem pewien. Okej. Okay. Startowe jednostki. Zawsze mamy Herosa i dwóch pomocników. Osobiście biorę Rangera z niedźwiedziem i pająkiem. Przejdźmy do gry. 200 years ago, King Relius and the combined armies of the kingdom defeated Ceressa, the fallen enchantress. Peace was at hand, but it would not last. A new threat arose in the east, one that would soon swallow the civilized world. The Sorcerer King and his minions seek to destroy the shards of magic, consuming their power. With it, he will become an immortal, extinguishing all other life on this world. It is up to you, Sovereign of Alta, heir to Relius, wielder of the Forge of the Overlord, to stop the Sorcerer King before it's too late. No właśnie, musimy go powstrzymać, zanim zniszczy te wszystkie szardy i osiągnie nieśmiertelność. Teraz podejmujemy kilka decyzji, które mają wpływ na nasz początek gry, nasze zasoby i inne takie. Nasze pierwsze miasto. Oto i ono. Jak na razie malutkie, ale potem się je rozbuduje. Tak wygląda mapa świata. Możemy budować. Na początku mamy tylko 4 budynki. Albo trenować jednostki. Pionier oczywiście do zakładania miast, scout do odkrywania mapy, a żołnierz do walki. Mamy jedzenie, które wpływa na
wzrost miasta, produkcję, która wpływa na szybkość, i esencję, która wpływa na ilość enchantów, które mogą być nałożone na miasto. Okej, zbudujmy work camp, żeby zwiększyć produkcję miasta. To jest jeden z tych kryształów, które musimy chronić. Okej, wybudowałem na nim ołtarz. Możemy wejść do gospody. Mamy opis, co się tutaj dzieje. I możemy podjąć decyzję. Ktoś został zamordowany. Możemy rozwiązać to morderstwo albo uciec. Przesłuchajmy podejrzanego. Wow, mam podjąć decyzję? Na podstawie tylko tych faktów? Okej, wyciągnąłem go z więzienia i przyspieszyłem koniec świata o 5. Ale za to dostałem jednego żołnierza. Tutaj mamy pasek, który gdy się napełni, zakończy grę porażką. Są sposoby na zmniejszenie jego wartości, więc jak na razie nie ma problemu. Podejmowanie dobrych decyzji na przykład zmniejsza jego wartość. Gdybym go zamknął i nie zabrał jego rzeczy, to pewnie zmniejszyłby się o 5, ale nie ma to znaczenia, skoro dopiero się zaczął napełniać. Tutaj mamy ten crafting, o którym wspominałem. Jak na razie mamy tylko zaledwie kilka recept. Mikstury, zwoje, pancerze, bronie i inne. Jeszcze mamy enchanty, które możemy nałożyć na bronię i inne przedmioty. Tutaj mamy zaklęcia, które możemy rzucać. Opracujmy jakieś. Niech będzie leczenie. Kolejna gospoda. Okej, dołączyłem kolejnego żołnierza do armii. Jakiegoś barda byłego, który jest włócznikiem. Może być, mamy już 5 jednostek. Wartość bojowa naszej armii to 23. Niezbyt duża, ale na podstawowe walki powinno wystarczyć. Okej, jakieś pobojowisko. Zbadajmy je. O, oto i sam główny boss. Możemy się z nim dogadać i brać od niego zasoby. Teraz mogłem wziąć od niego manę i przyspieszyć o 5. Koniec świata, ale nie potrzebuję tego.
Kogo my tu mamy? 18 życia, 9. Combat rating. Niech idzie do miasta go pilnować w takim razie, skoro jest najsłabszy. O, mamy tutaj ikonę z jedzeniem i młotkami. Czyli możemy w tym miejscu wybudować kolejne miasto pionierem. O, awansowałem na kolejny poziom. Tak wygląda drzewko dla naszego bohatera. Mamy tutaj sporo do wyboru. Od rzeczy związanych z craftingiem. To powiększa wielkość armii o 2. Chyba to wezmę. Jeszcze tutaj mamy Tower of Mastery, który odblokowuje nam specjalny budynek. Czy to było to? Tak. Który pozwala pokonać tego złego maga. Niestety od razu, gdy to opracujemy, atakuje nas on. Więc robi się dosyć ciężko. Skoro powiększyłem rozmiar armii, to niech wraca ten żołnierz. Zobaczmy te okolice, bo może założę tutaj miasto później. Jeżeli uda się ją oczyścić z bandytów. Zacznę już tworzyć pioniera. Będzie dopiero za 6 tur. Chociaż muszę uważać, bo tutaj już się kręcą bandyci. Przy moim głównym mieście i mogą je zająć, skoro nikogo tam nie mam. Tak wygląda ekran walki. Możemy rzucać zaklęcia. Właśnie wybrałem tą hipnozę, żeby przejmować wrogie jednostki. Mamy 30% na to, że się nie uda. Zobaczmy, kto jest z nich najlepszy. Chyba ten Rider. Okej, przejąłem go. Użyję umiejętności mojego Herosa, deszcz, strzał. Żeby zaatakować ich wszystkich. A reszta to już automatycznie może iść. Udało się. To była dosyć prosta walka. No to jeszcze szkielety mamy. Jakieś eksperymenty. Rzucają strach. Jest nieumarła, odporna na trucizny. Damy sobie radę. Skoro jest tylko jeden. Champion teraz wbił level. Też ma własne drzewko. Weźmy dodatkowy jeden ruch na mapie świata. Tutaj już mocniejsza grupa bandytów. A tutaj już w ogóle czarnoksiężnik 27. Z bandytami jeszcze mogę spróbować, ale z tym czarnoksiężnikiem. Mam autozapis co turę, więc jeżeli stracę całą armię, prawdopodobnie wczytam. Ale nie, nie będę atakował i ryzykował. Nie ma na razie powodu. Powoli rozwinę tego Herosa, jego armię, zbiorę ekwipunek i wtedy będziemy mogli rzucać się na mocniejszych przeciwników. Bandyci. Kolejni. Weźmy sobie kogoś. Wow, ta grupka ma 52 życia. A łucznicy 39. Ja wezmę łuczników. O cholera, obronili się. No, to jest problem.
O, tylko za dwa. To był słaby atak. Im więcej jednostek jest przy nim, tym więcej będzie obrywać. Więc trzeba uważać, jak się rozstawia ich wszystkich. Niedźwiedź miał umiejętność maul, czyli atakuje, aż przeciwnik zrobi unik. Albo nie trafi. Naprawdę potężna umiejętność. Dlatego tak go uwielbiam. Okej, niech komputer ich wykończy. I znowu 3-4 ciosy pod rząd. I w końcu zdodżował. Ale już był prawie martwy, więc niewiele mu to dało. O. I koniec świata został opóźniony o 10. Dodatkowo dostałem plus 1 do odwagi i sławy. Jakiś szard zostaje atakowany, ale trochę daleko, więc nie mam na to wpływu. Kolejny zaklęcie, niech będzie sztorm. Kolejni bandyci, dosyć słabi, więc biorę automatyczną walkę. Dodatkowy ruch dla armii, biorę to. Jak na razie niczego nie mogę zrobić, ciągle mi brakuje składników i materiałów. O, mamy tutaj kolejny kryształ, więc trzeba będzie go zająć pionierem. Nawet jeżeli nie wybuduję miasta, to postawię outpost, który też zajmuje nam teren. Tylko najpierw muszę pozbyć się tych bandytów. O, znowu awansował. Wezmę mu power shot. I miasto też awansowało. Mogę wybrać, w którym kierunku ma się rozbudować. Niech będzie w tym. Świetnie. I kolejna rzecz do wybudowania. Workshop. O, tutaj jeszcze na górze mamy nasze zasoby. Wszystkie. Zabijmy tych bandytów. Chociaż nie będzie łatwo, bo jest ich cała masa. Zaczynamy. Przejmę kogoś na początek. Może być ten łucznik. Powinien ich zająć przez chwilę. Ale raz znowu resist. Zabijmy tego wilka.
Okej, okay, jeden z głowy. Teraz tura niedźwiedzia, ale raczej do nikogo nie dobiegnie. A jednak, nawet nie wiedziałem, że mogę przebiegać przez swoje jednostki. Ciekawostka. Będę musiał go uleczyć, jeżeli przeżyje. No, niestety umarł. Wow, niezłe obrażenia ten koleś zadał. Lepiej się go pozbędę. Niech komputer to dokończy. Raczej nic ciężkiego nie zostało. No walka nie jest zbyt skomplikowana. Szczególnie później, gdy ma się całą masę zaklęć. Okej, pod nimi była kolejna grupa. Tylko że o wiele słabsza. Też od razu ją zabijemy. Zaklęcia, leczenie. Ktoś był tutaj mocno ranny. No, 6 na 21. Okej, okay. Uzdrowiłem go, możemy walczyć dalej. Tutaj już z automatu ich zabiję. Wszyscy żyją. Nie widzę tutaj miejsca, żeby postawić miasto, niestety. Jeszcze się troszkę rozejrzę. Ewentualnie postawię ten outpost. O kurczę, poziom deadly. W tej porzuconej wiosce. Raczej nie mam się tam pchać nawet. No nie, nie widzę tutaj żadnego miejsca na stworzenie miasta. Jeszcze przejdę się w tym kierunku. No, wilk, muszę się wycofać, bo jeszcze mnie zaatakuje i stracę tego pioniera. Tak czy siak, stawiam już outpost. I zajmuję ten kryształ. Mam już dwa, świetnie. Te kryształy mają wpływ na siłę naszych zaklęć, więc warto je zajmować. I mieć ich jak najwięcej. Nie ma tak pomagać duchom w straszeniu. Niektóre te zadania są naprawdę zabawne. A przynajmniej oryginalne, tak powiem. Zabawne to może nie. No, znowu awansowałem. Teraz tutaj coś rozwinę.
Zabijmy bandytów. Kolejnych. Ale najpierw spróbuję jednego przejąć hipnozą. Może być ten. Okej. Reszta już potoczy się sama. Właśnie ta hipnoza wydaje się najlepszą umiejętnością na pierwszy rzut oka. Pozwala mi zbudować niezłą armię już na samym początku gry. No, to był ten wilk. Armia wilków. Poziom 26, a mam tylko 29. Niby trochę więcej, ale nie będę ryzykował strat. No, znowu on. Możemy z nim handlować. Albo poprosić o pioniera, trochę żołnierzy. A wezmę pioniera. Póki co niech siedzi w tym outpostie i czeka na dobry moment, aż znajdę jakieś miejsce. Kolejna karczma. Poziom silny. Też tam nie idę. Ignorujmy to. Nie ma sensu po prostu ryzykować na tym etapie gry. Zbuduję tutaj wieżę, bo powiększa zasięg miasta. Watchtower. Jeszcze champion mi awansował. Storm Arrows. No cóż, myślę, że na tym zakończymy ten pierwszy odcinek. Trochę już czasu zeszło. Myślę, że przejście całej tej kampanii zajmie mi z 8 godzin. Całkiem sporo. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!